Sponsorem PGE GKS Bełchatów jest Polska Grupa Energetyczna. Wiemy, za kogo gramy, wiemy, po co panowie, kto jest najważniejszy, kto jest najważniejszy? Kto? Potem? Drużyna. Potem? Dokładnie. I w tej kolejności. Czerpioś, inaczej się nie da, panowie. Tak? I pokażcie swoje wartości indywidualne, bo macie duże. Nie denerwujemy się, nie spinamy się, panowie. Spokojnie wchodzimy w grę, zaczynamy od budowania akcji. Nic na hura, spokojnie, tak? Maciek. Dawać, panowie. To wygramy! Jezu! Dawaj, wychodź, pierwsza jedenastka, pierwsza jedenastka! Miasta po miasto! Pierwsza jedenastka, ustawia się! Jest to... Nie, przyszedł się nie do pisania. Szkoda, że jeszcze kibiców nie było, no ale wszystko w swoim czasie. Naprawdę super wrażenia. Murawa pierwszorzędna. No i najważniejsze, że mogłem tu wystąpić. To jest bardzo dużo dla mnie znaczy. Że mogłem reprezentować swój klub. No i mogłem pokazać się. Żeby tutaj wystąpić, trzeba było przejść pewną selekcję. Jak to wyglądało przez 2 tygodnie? Z trzech roczników, tam 99, 2000, 2001, była wybrana liczba chłopaków. I później pod koniec trener Oszulak selekcjonował. Może nie każdego chłopaka w tym klubie jest, żeby kiedyś tutaj wystąpić w meczu ekstraklasowym o punkty. Już przy pełnych trybunach. Już przy pełnych trybunach. W tym meczu zagrałem na lewej obronie. Na co dzień na... środkowym obrońcu, lewym obrońcu i prawym. Czyli jesteś, można powiedzieć, uniwersalnym zawodnikiem. No tak. Pytałem też kolegę, trwała selekcja przez ostatnie 2 tygodnie. Czy było trudno dostać się do tej reprezentacji dzisiejszej? Znaczy, było trudno. Wielu chłopaków było i trzeba było rywalizować ze sobą. No, mecz był dość trudny. Jak na ten mecz, to, że mogłem chociaż wystąpić w takim meczu, to dla mnie wielki sukces. Przede wszystkim jest to taki przegląd naszej młodzieży w rocznikach 96-2001, taki przedział 6 roczników. Myślę, że warto organizować takie rzeczy, takie spotkania. Myślę, że to nie jest tylko samo spotkanie, bo generalnie to już gdzieś się rozpoczęło miesiąc temu. Wybrano grupę około 60 chłopaków, trener Oszulak przeprowadzał z nimi zajęcia systematyczne, także te przygotowania do tego meczu były, powiedzmy, takie metodyczne. Przede wszystkim wiadomo, ten mecz, który tutaj jest za nami, roczniki 99-2001, są bardzo młodzi chłopcy, jeszcze nie można mówić tutaj, patrząc na nich pod kątem pracy z pierwszym zespołem, bo to zdecydowanie za wcześnie, ale przede wszystkim powstaje taka wiedza na temat tych chłopaków, wiemy, kto jest w klubie, wiemy, kto ma potencjał i generalnie chcielibyśmy właśnie taką wiedzę, ten potencjał wykorzystać w przyszłości. Praca moja jako pierwszego trenera też nie ogranicza się tylko do tego, że zdobywamy punkty w ekstraklasie, ale też ogarniamy całokształt pracy klubu.
W ten sposób tworzymy też takie rankingi na danych pozycjach. Czasami powiedzmy szukamy transferów gdzieś na zewnątrz, być może ukryty talent jest w naszym klubie. Także przede wszystkim jako pierwszy trener muszę mieć dużą wiedzę na temat tego, kto i w jakim roczniku w klubie powiedzmy trenuje. Generalnie taki progres takiego chłopaka, powiedzmy, to nie jest takie wszystko jednoznaczne, bo wiadomo, że ten wiek rozwojowy tych młodych ludzi jest bardzo różny. Czasami pół roku w życiu takiego młodego człowieka to też jest bardzo dużo. Dzisiaj było widać przede wszystkim w tej młodszej grupie, bo przed nami jeszcze jest mecz tej grupy, która jest bliżej właśnie takiej powiedzmy gdzieś tam pracy z pierwszym zespołem, czy już zespołem seniorów w drugiej drużynie, ale przede wszystkim ci młodzi to przede wszystkim na tym etapie to nie motoryka, ale przede wszystkim te umiejętności techniczne i tak naprawdę jak się patrzy, to jest kilku chłopaków, którzy naprawdę ten potencjał mają, czy to techniczny, czy też takiej inteligencji piłkarskiej, widzenia tego, co się na boisku dzieje i generalnie jestem zadowolony z tego, co zobaczyłem dzisiaj. Sponsorem PGE GKS Bełchatów jest Polska Grupa Energetyczna.